witajcie w mojej kolejnej zapowiedzi. W tym tygodniu będę chciała Wam pokazać, jak wykonać taki sweter. Jest on trochę nietypowy, ponieważ jest krótki, przed pępek, z długimi rękawami, ale myślę, że bardzo dobrze sprawdzi się na taką pogodę, czyli na wiosnę oraz na długie, letnie wieczory. Może być dodatkiem do naszej garderoby. Jest wykonany ze 100% bawełny, dlatego nie będzie nam za gorąco, a może nam pomóc w trochę chłodniejsze dni. Ten sweter jest o tyle fajny, ponieważ jest wykonany od góry do dołu, jest bezszwowy. Myślę, że wzór, który chcę Wam pokazać, jest taki prosty, ale jednak nietypowy, coś tam się fajnego dzieje. Dodatkowo pokażę Wam, jak wykonać taki luźniejszy tutaj ten kołnierz oraz luźniejsze ściągacze. Do wykonania tego swetra zużyłam tą włóczkę, to jest Drops od z firmy, to jest muskat z firmy Drops i poszło mi na to rozmiar SM, myślę, że to jest taki SM, więc poszło mi na to około 8 motków, czyli to wychodzi jakieś 400 gram włóczki. Do tego będziemy potrzebować druty. I teraz tak, jeżeli jesteście zwolennikami Magic Loopa, ja nie jestem i już o tym dobrze wiecie, że nie jestem, ale jeżeli jesteście, takie długie druty, 80 cm, coś takiego Wam wystarczą w zupełności, a jeżeli nie, to jeżeli chodzi o mnie, ja zaczęłam 40 cm na górze, o grubości 4 mm, wszystkie druty o grubości 4 mm. Zaczęłam od góry i zaczęłam od 40 cm, później przeszłam na 60 cm, na samym końcu na 80 cm. Do tego rękaw potrzebujemy druty pończosznicze. Oprócz tego, żeby rozpocząć naszą górę tutaj, potrzebujemy kawałek innej włóczki w innym kolorze oraz szydełko. Przygotujcie również jeden marker i igłę dziewiarską. I myślę, że to wystarczy. No i co? Ja bardzo lubię takie sweterki, dlatego zachęcam Was do wykonania go. Film pojawi się już w sobotę i mam nadzieję, że już w tę sobotę zaczniecie ze mną go robić. Słuchajcie, zapomniałam Wam powiedzieć bardzo ważnej rzeczy, ponieważ teraz podobno się tak mówi, nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, dać lajka oraz napisać coś w komentarzu, czy Wam się podoba, czy nie. Subskrypcja po to, żebyście byli cały czas na bieżąco. No w końcu fajnie jest robić na bieżąco tego typu rzeczy, prawda? Dajcie znać. Dzięki. Hej.